Bardzo chętnie korzystamy z suwalskiego roweru miejskiego. Jak informuje ratusz, przez pierwsze 2 tygodnie funkcjonowania systemu z powszechnie dostępnych rowerów skorzystano ponad 6 tysięcy razy. Rowerzyści przemierzyli nimi niemal 23 tysiące kilometrów. Ogółem na siodełkach suwera spędziliśmy w ciągu pierwszych kilkunastu dni ponad 3100 godzin. Zazwyczaj wypożyczamy miejski rower na czas mieszczący się w jednej godzinie. Niemal 1/4 wypożyczeń to dwugodzinne wycieczki. Najdłuższy pokonany rowerem dystans to prawie 82 km, informuje magistrat i dodaje, że wypożyczonym rowerem pokonano trasę Suwałki – Dworczysko – Suwałki. Wycieczka trwała nieco ponad 10 godzin. Odnotowano do tej pory kilkadziesiąt usterek, które są sprawnie likwidowane przez operatora systemu. Jak się dowiedzieliśmy, doszło również do dewastacji jednego z rowerów, w którym zniszczono przednie koło. Był to typowy akt wandalizmu. Operator systemu zajął się wprawdzie naprawą roweru, ale sprawca za ten serwis zapłaci z własnej kieszeni. Opłaty karne precyzyjnie określa regulamin. Najwyższa to aż 15 tysięcy złotych. Tyle zapłaci osoba, która skradnie lub całkowicie zniszczy elektryczny rower. Sporo kosztować może również zniszczenie lub kradzież tandemu. W tym przypadku będzie to 8 tysięcy. Sposób wyceny kosztów naprawy rowerów wynika bezpośrednio z regulaminu suwera. Każda część, element są wycenione. Wyceniona jest także godzina pracy przy usuwaniu defektu. Nie zawsze jednak ponosimy winę za zaistniałą usterkę. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, klient powinien ją niezwłocznie zgłosić poprzez aplikację lub bezpośrednio do biura obsługi. Jeśli tego nie uczyni, zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminie, może zostać obciążony kosztem naprawy. Regulamin ten zabrania użytkownikom samodzielnych napraw.